Agnieszka, jesteśmy na Zanzibarze, gdzie jest przygotowywana kampania dla Indigo i to jest wyjątkowa kolekcja, bo to jest kolekcja ślubna. Wyjątkowa, bardzo bliska mojemu sercu i gdzieś też takie spełnienie marzeń prywatnie i biznesowo, bo w mojej głowie już od dawna rodził się projekt, że jeżeli jestem bardzo blisko weddingu, ślubów, kreowania trendów, inspirujemy panny młode, nie tylko w wedding.pl, ale w ogóle, no już od wielu lat jestem gdzieś kojarzona z tą branżą, że fajnie byłoby zaprosić jakąś firmę, jakąś markę, żeby swoje usługi czy swoje produkty, chociaż nigdy wcześniej tego nie robiła, skierowała właśnie stricte do panien młodych. Paznokcie są niezwykle ważne, to jest jeden z takich elementów, o których my też często mówimy, o którym my mówimy i piszemy i widzimy, że panny młode naprawdę się tym interesują. Jest w ogóle teraz duży nacisk na to, żeby stylizować paznokcie, żeby one były piękne. Kolory, które się pojawiają, są już obłędne. Ja myślałam, że w ogóle nie ma tyle kolorów w palecie, ile możemy mieć na paznokciach, ale nikt wcześniej nie stworzył takiej oferty właśnie tylko dla panien młodych, żeby pokazać im, co jest modnego, co mogą zrobić, żeby to nie był taki zwykły, klasyczny manikur, jak myślimy o manikurze właśnie na ślub, tylko żeby dać coś więcej. Marka Indigo wyszła jakby naprzeciw i tym moim pomysłom, przede wszystkim potrzebom naszych pięknych panien młodych i dla nich właśnie powstała kolekcja 10 lakierów, które akurat w tym sezonie będą odpowiadały najnowszym trendom i będą się wpisywały jakby w ogóle w trendy, jak powinna wyglądać panna młoda na ślubnym kobiercu. No ty na swoich paznokciach masz dzisiaj ten kolor z najnowszej kolekcji. Dokładnie tak, to jest kolor The One, który w ogóle jest jednym, myślę, że z moich ulubionych kolorów, dlatego że absolutnie odpowiada też moim prywatnym upodobaniom. Każdy, kto mnie zna, to wie, że jestem absolutną wielbicielką kolorów beżowych, czyli tak zwanego nude. To jest mój faworyt, jeżeli chodzi o paznokcie, o szminki, więc ja jestem po prostu idealna, jeżeli chodzi o kreowanie takich trendów. I rzeczywiście to jest kolor, który super się wpisuje w aktualne trendy ślubne. Nie jest on beżowy, nie jest on różowy. Świetnie współgra na przykład z kolorami niebieskimi, z turkusem. Świetnie współgra ze srebrem, ze złotem, więc jest bardzo neutralny, a jednak nie jest ani zwykłym frenchem, ani zwykłym beżem. Rozumiem, że gdybyś dzisiaj miała brać ślub, to w takim manikurze. Myślę, że na pewno tak, a przede wszystkim w takim kształcie paznokcia. To są paznokcie, które oczywiście zostały wystylizowane i stworzone przez ekspertów z Indigo i jestem nimi tak zachwycona, że już mówię, że już nie chcę nigdy więcej żadnych innych paznokci. Ja nie nosiłam długich paznokci, tak powiem szczerze, że zostałam do nich przekonana, że będą pięknie wyglądały na zdjęciach. Mój mąż jest zachwycony. Właśnie chciałam zapytać. Można drapać po plecach, więc się sprawdza, ale tak zupełnie poważnie, ręka wygląda tak pięknie, tak klasycznie. Ja sama nawet na teraz prywatnych zdjęciach, które gdzieś przeglądam w telefonie, to zwracam uwagę na tą rękę. Z wczoraj się śmialiśmy, jak robiliśmy sobie prywatne zdjęcie i złapałam się na tym, że pozuję już teraz tak, że te paznokcie są wszędzie w pierwszym planie, bo rzeczywiście od kilku dni one są tutaj najważniejsze. Ale myślę, że to jest fajne, bo generalnie marka Indigo już teraz na całym świecie pokazuje, że tak jak kiedyś strasznie się wszyscy cieszyli make-upami oczu, szminki były modne, teraz widzę, że jest rzeczywiście moda na malowanie paznokci. Oni są absolutnym liderem, jeżeli chodzi o polskie trendy, ale też już zaczyna świat ich dostrzegać, więc jest mi bardzo miło, że mogę być częścią ich historii. Indigo wyznacza trendy, również na rynku ślubnym. Jestem bardzo szczęśliwa, że nasz projekt się udał. Cieszę się, że do współpracy wzięliśmy Agnieszkę Chyży, która ma naprawdę ogromną wiedzę odnośnie trendów, za którymi podążają panny młode. Była dla mnie Agnieszka bardzo dużą pomocą przy doborze kolorystycznej palety tejże kolekcji. Dzięki Agnieszce mam pewność, że stworzyliśmy kolory, które absolutnie pokochają wszystkie panny młode i naprawdę nie mogę się doczekać, aż w końcu je Państwu przedstawimy. No właśnie, 10 kolorów w kolekcji, ale ja wiem, że Ty tutaj uchylisz rąbka tajemnicy. Uchylę, ponieważ przyniosłam moich dwóch ulubieńców. Pierwszy z nich nazywa się Say Yes i jest przepięknym nudo-różo-beżo. Wiecie co, nie będę Wam zdradzać. Zobaczycie kolor, kiedy kolekcja już będzie otwarta. Natomiast chciałam się pochwalić głównie nazwą, dlatego że bardzo mi się podoba Say Yes. Natomiast mam jeszcze lepszą. How big is your diamond? To jest pytanie, które de facto każda narzeczona, która właśnie została poproszona o rękę, powinna zadać, zanim się zgodzi i wypowie finalne Say Yes. Oczywiście żarty żarcikami, nazwy to spora część naszej kolekcji. Przede wszystkim najważniejsze są kolory i jestem z nich bardzo dumna. Są naprawdę przepiękne, delikatne i tak jak mówię, odliczam, cieszę się jak dziecko na gwiazdkę, kiedy nadejdzie w końcu dzień zero, kiedy będziemy mogli je pokazać Państwu.